Cześć, tu wasz hetman Galdor, a dzisiaj temat dla mnie dość ciekawy. Służby porządkowe, a świat przestępczy w XVI i XVII wieku. Na początek taka kwestia do rozważenia. Jak to się właściwie stało, że my coś w ogóle wiemy w tym temacie? Bo przecież złodzieje, bandyci raczej w wolnych chwilach nie pisali wspomnień. Zresztą do napisania czegokolwiek to potrzebna jest w statystykach postaci taka umiejętność jak pisanie. Z drugiej strony, osoby, które w tamtych czasach pisały, i to naprawdę dużo, skupiały się bardziej na rzeczach poważnych. Przebieg jakiejś bitwy, relacja ze spotkania z monarchą, czy też wyśmianie polityczne kogoś. Istnieje jednak pewna skarbnica wiedzy, z której trochę informacji się wylewa, a są to zeznania przestępców zapisane w księgach sądowych. I co się właściwie z nich dowiadujemy? A, poczekajcie na chwilę. Najpierw może o skutkach w ogóle łapania kogokolwiek. Wyobraźcie sobie, że jesteście strażnikami miejskimi. Wychodzicie na rynek i obserwujecie ludzi, którzy się krzątają przy straganach, czy też innych skrzyniach. Słychać po prostu gwar, rżenie koni. Po chwili, bum! Ktoś zaczyna krzyczeć, płakać, że go okradli, że miał mieszek, a teraz go nie ma. Jednocześnie z tłumu wyłania się inna postać, która najwyraźniej szuka drogi ewakuacyjnej. Szybka decyzja. Ruszacie w pogoń. Czy go łapiecie? Nie wiem. Wiem natomiast, że już wiecie, jak jego mość wygląda, co owocuje pozytywnie dla dalszego rozwoju waszej znajomości. Zeznania sądowe pokazują, że relacje ówczesnych służb ze światem przestępczym były bardziej skomplikowane niż ta z mojej historii. Bo strażnicy mieli jeszcze inne warianty działania. Jak chociażby patrzenie w inną stronę po wskazanie drogi ucieczki. Życie naprawdę potrafi zaskakiwać. Powiedzmy jednak, że złodziej zostaje złapany, a następnie osadzony w jakiejś wieży czy też piwnicy ratuszowej. Czy to koniec? Jeśli się da łapówkę jakiemuś pachołkowi, to ten z roztargnienia może nie zamknąć jakichś drzwi, a reszta straży na chwilę może stracić wzrok. Czasem jednak trzeba było dać trochę więcej pieniędzy komuś bardziej znaczniejszemu. W Poznaniu w roku 1570 hetman Straży Nocnej wzbogacił się na kilku ucieczkach, a w 1607 w Krakowie burgrabia. Ile kosztowała właściwie taka asysta? Małą fortunę, bo od kilku do kilkunastu złotych. A ja wam właściwie teraz opowiadam o sytuacji, w której ktoś jednak tam wpadł, czyli jakiś strażnik podjął wysiłek, może nawet przez chwilę biegł. Dla przestępcy lepszym wariantem byłoby to, aby do takiej sytuacji w ogóle nie doszło. W 1559 roku w Krakowie przedstawiciele służb porządkowych, ale powiedzmy sobie szczerze, że nie byli to jacyś mocarze o wielkich koneksjach politycznych, a dwóch pachołków po prostu. Nie tylko zachęcali do kradzieży i aktów rozboju, ale też obiecywali działania osłonowe dla przestępców. Coś w rodzaju: jeśli będzie rozkaz zatrzymania, to po was nie pójdzie przecież osobiście pan pod starości, a któryś z nas, o czym mogę was uprzedzić albo nie. No i raczej nie robili tego charytatywnie. W 1622 roku jeden z hajduków na zamku w Lublinie pobierał łapówki w wysokości od 10 groszy do 1 złotego, plus część łupów. Tym dobrem oczywiście dzielił się ze swoimi kolegami, ale także podobno z burgrabią. I tak się składa, że opłaty pobierał przed każdym większym jarmarkiem. I co ciekawe, po takiej opłacie znacznie spadała wykrywalność. Przypadek chyba. Znany, przynajmniej tak przeczytałem, meliniarz lubelski, niejaki Małaczyński, płacił po talarze miesięcznie od każdego ze swoich dwóch złodziei, jakiemuś porucznikowi. Niektórzy członkowie służb nie tylko brali łapówki, ale także sami uprawiali proceder przestępczy. Straż łapie złodzieja, a ten ma worek pełen kosztowności. Z drugiej strony to może być też worek marchwi. Nie ma to znaczenia. Często praktyką było to, że zabierało się taki łup i nie przekazywało go dalej. Zdarzało się także, że strażnicy zabierali łotrzykowi najwyraźniej z roztargnienia także ubranie. Od takie czasy. A jest jeszcze ciekawiej. W 1580 roku jakiś sługa ratusza krakowskiego kilkukrotnie okradł kasę miejską. Powiedzmy, że zrobił to z prawdziwym rozmachem,
Bo jak inaczej nazwać kwotę 80 talarów i 140 zł polskich? Co ciekawe, część z tego majątku żona złodzieja Marcina przegrała w Krakowie, a resztę przehulała w Olkuszu. Co może oznacza, że lepiej do Olkusza nie jeździć z dużymi pieniędzmi. Tak dochodzimy do stanowiska kata. Z jednej strony nie była to osoba zbyt lubiana przez to, czym się zajmowała. Ja osobiście nie wiem, czy bym chciał mieć znajomego, który w pracy zajmuje się torturowaniem i zabijaniem ludzi. Co więcej, kat mógł po pracy zajmować się także miejskim domem nierządu. Czyli mamy gościa, do którego, czy to ze względów służbowych, czy też uciech cielesnych, przybywają przestępcy. I to otwiera naprawdę wiele możliwości. Bo raz, dom prowadzony przez kata to dobra melina, w której można schować lub sprzedać łupy, przenocować lub schować się na dłużej. No bo kto będzie tam szukał? A wszystko to za odpowiednią niską cenę. W 1578 roku w Kazimierzu niejaki Maciej Markowicz, profesjonalny złodziej, rabuś i zabójca, zeznał. Do kiełki kata nosili kunie, sobole, szubki, sery, masło i pieniądze, co jedno ukradli. Do tego kata po prostu złodzieje nosili łupy, a jego dom stał się takim małym, stałym magazynem kradzionych rzeczy i to z wielu miast. A nie był to jedyny taki przypadek. Dużą popularnością cieszyła się w latach 20. XVII wieku w Lublinie katowa Anna Sebastianowa, która miała taką pozytywną cechę, że skupowała kradzione rzeczy, a nawet te kościelne. Przy okazji organizowała piwo i gorzałkę. W marcu 1614 roku został schwytany zawodowy złodziej Jędrzej Lacheta. Wyrok, jaki mu groził, to kara śmierci. Przed czym ratuje go kat. Załatwia mu po prostu pracę u siebie, na co zgodziły się władze. Jakoś tak mnie łamie, że nie była to dla kata osoba obca. Złodziej jednak nie przerywa swojej działalności, czego efektem jest kara śmierci już w lipcu, czyli jakieś 3-4 miesiące później. To na tyle dzisiaj. Zapraszam Was na grupę Armia Korona na Facebooku, gdzie możecie się dzielić wszystkim. Od Waszych prac po sugestie do mnie. Pozdrawiam Was, moi bracia i siostry. Cześć!